Wydawało mi się, że nikt nie przebije tak fatalnej postawy Anglików i Southgate'a, a tu się pojawił Anglik, który zrobił jeszcze gorzej. A już nie można było. Wydawało mi się, że nie można było. Bo mówisz oczywiście o arbitrze tego spotkania, pan Anthony Taylor. Co ciekawe, nie pierwszy raz jest o nim bardzo głośno. Pamiętacie pewnie finał Ligi Europy z udziałem Sewilli, także Romy, którą prowadził wówczas José Mourinho i było... No, spore, bardzo duże zamieszanie wręcz można powiedzieć po tamtym spotkaniu, kiedy też sytuacja z zagraniem piłki ręką nie została odwiedzana. Mati, zostawmy rękę. Toni Kroos, o tym chcesz oczywiście powiedzieć? Oczywiście, jest wielki zawodnik. Wiadomo było, że to może być jego ostatni mecz. Akurat wczoraj się tak złożyło, że kopnął ostatnią piłkę w tym spotkaniu. Rzutu wolnego. No ale czwarta minuta i dziewiąta minuta, kiedy w czwartej minucie miażdży Pedriego, który musi zejść z boiska. To jest ewidentna żółta kartka. Dziewiąta, stempel na nogę. Później, tak naprawdę na tym stadionie, chyba tam kilkanaście lat temu, Josip Simunić dostał 3 żółte kartki i nie opuścił boiska. Wczoraj Toni Kroos dostał 5 i też grał. Naprawdę, to jest... Ja nie mogę sobie wyobrazić, że na takim poziomie sędzia robi takie błędy. Ktoś mówi, że się przepisy zmieniły, że to nie ręka. Że on uciekał z ręką. No ale jeśli popatrzymy na to uderzenie, to ta piłka ewidentnie leci w światło bramki. To jest... To, o czym rozmawialiśmy przy okazji ręki, w którym to spotkaniu, przypomnij mi... Że, nie wiem już którym, ale zawsze jest interpretacja, że ty robisz inną interpretację. Nie, bo słuchajcie, bo tak, żeby była jasność. Przepisowo tu wszystko odbyło się teoretycznie w zgodzie z literą piłkarskiego prawa. No, pan Antony... dla mnie nie, bo dla mnie takie ręki gwizdaliśmy. Jasne, tylko daj mi skończyć. Nie zagwizdaliśmy. I teraz, jeżeli ktoś by bronił pana Taylora i jego wczorajszej decyzji, to proponuję taki mały eksperyment. Cofnijmy Marka Kukureję kilka metrów bliżej linii bramkowej, tak. Albo inaczej, niech Mark Kukureja stoi metr lub dwa od linii bramkowej, tak. Zachowuje się w identyczny sposób, mamy identyczny strzał, identyczny ruch ciała, to znajdź mi sędziego, który będzie miał odwagę, żeby nie podyktować rzutu karnego. Nie ma szans, nie ma szans. Wówczas każdy taki kontakt to jest jedenastka i co do tego nie mam wątpliwości. Nie wiem, co kierowało sędzią Taylorem, nie wiem, dlaczego ta decyzja nie została zmieniona. No właśnie, do tego chciałem również nawiązać, że to nie jest tak, że jest tylko Anthony Taylor. Oczywiście on bierze tę odpowiedzialność na siebie jako ten najbardziej eksponowany sędzia główny, natomiast ma też przecież swoich pomocników na warze, polskiego sędziego w tym. No i tutaj także decyzja nie została zmieniona, więc to jest problem szerszy, problem dotyczący nie tylko pana Taylora. Znaczy zmieniona. Nie było w ogóle decyzji o rzucie karnym, została zmieniona. Mi się wydaje, tak leciutko się, wiesz, żarcikiem powiem swoim, ciętym, że szef sędziów za dużo wypił winka i pomylił łysych, nie? I to nie ten miał. Ale być może należy na to spojrzeć. No nie, ogólnie napisałem Twitter. Nie, ale to czekaj. Ale to jak mówimy o tym, że w zgodzie z przepisami, to teoretycznie żaden sędzia nie powinien tutaj rzutu karnego podyktować. No, dla mnie... Nie, ja mówię o tych decyzjach już faulu Kroosa. Jeśli mówisz, tak. Choć ogólnie chciałbym być na tych... Zapłaciłbym wszystkie pieniądze, które mam, żeby być na tym szkoleniu sędziów i żeby mi wytłumaczyli to. Tam też inny wątek był taki, że wcześniej Fulkrug prawdopodobnie był na spalonym, tak. Ale to nie o to chodzi. No, tak. Jakby my mówimy zajmujemy o tych kartkach o wszystkich. Jeśli popatrzymy na całość, Taylor sędziował... Beznadziejny występ. Beznadziejny. Najgorszy. I wydaje mi się, że w pokoju gdzieś w Hanowerze, w Hamburgu, w Lipsku, w Dortmundzie Szymon Marciniak mógł się tak leciutko uśmiechać, bo on był wygranym tego wczorajszego meczu. Bo jest takie prawdopodobieństwo. Sędziów, jak sędziują i wiadomo, jakie błędy robił Szymon w Lidze Mistrzów, no to wydaje mi się, że on tak leciutko wchodzi, może nie na finał, ale półfinał dostanie. No, koledzy pomagają na razie swoimi decyzjami, ale umówmy się, że tutaj Kuba przede wszystkim przepisy są do zmiany, no bo często mówimy o takim pojęciu interpretacji ze strony arbitrów. No to tutaj mam wrażenie, tej interpretacji właśnie brakowało w różnych... W którym to było, że w kciuka? O tej sytuacji? No tak, o tej mówię, bo tak samo się tutaj... Szwajcaria? Ty mówiłeś wtedy, że nie było karnego. Tak. No bo, bo tam nie zabierał ręki, przepraszam. O tu krzykarzu Węgrzyn mówi, widać, on zabiera rękę. Ale z drugiej strony zabierał w stronę toru lotu piłki. No to jest paradoksalna sytuacja. I tutaj mam wrażenie, powinno być coś takiego jak właśnie interpretacja. Sędzia ma przepisy, ale też wie, że ta piłka zmierza w światło bramki. Tak, że masz 99% pewności, że wpadnie do siatki. I tutaj powinno być właśnie coś takiego jak interpretacja i... Troszeczkę te przepisy powinny być tak skonstruowane, żeby w takich sytuacjach właśnie była możliwość podyktowania jedenastki. Zdecydowanie tak. No to jest tak jak z tym prawem, które dotyczy nas wszystkich. Nie tym piłkarskim, tylko po prostu prawem, które rządzi naszym życiem w kraju, w społeczeństwie. Jest przepis, który sam w sobie jest czysto teoretyczny i są ludzie, którzy te przepisy potrafią zrozumieć, wytłumaczyć, opisać i uargumentować w przypadku jakiegoś sporu. Tak też powinno być w świecie sportowym. No i tak jeszcze trochę na marginesie uważam, że dobrze by
by było, żeby w takich sytuacjach, tak jak jest to testowane po drugiej stronie Atlantyku, sędzia tłumaczył swoje decyzje nie tylko piłkarzom, którzy do niego podejdą, ale także wszystkim tym, którzy to spotkanie oglądają, aby miał jakiś mały mikrofonik, który i tak ma przecież dołączony do tego swojego zestawu i powiedział, dlaczego zdecydował tak, a nie inaczej. Wtedy myślę, że wielu dyskusji, wielu kontrowersji, nerwowych sytuacji moglibyśmy po prostu uniknąć. No tutaj tak czy inaczej ta dyskusja by była, żeby te przepisy po prostu zmienić i moim zdaniem to jest konieczność po prostu, no bo nie wiem, nie widziałem żadnego z jeden, dwa komentarzy może, które broniły Taylora, natomiast też interpretacja była taka, że powinno być w przepisach zupełnie inaczej. Mati, to co mówimy, jeśli ta piłka by leciała na rzut rożny, gdzieś 10. piętro na stadionie. No dobra, a ty masz jakiś taki złoty środek, powiedzmy, nie wiem, każda ręka w polu karnym. To rzut karny? Nie. Ale jeśli ja patrzę na te euro i odgwizdujemy takie ręki, jakiś tu w paluszka dostany, a wczoraj ewidentnie, no gość tu stoi jakby bronił w NBA, tak? No stał w postawie dwie ręce. No i dostaje rękę i ktoś mi mówi, że on tą rękę zabiera. No Chryste Panie, no ale ta piłka leci w światło bramki. Może by bramkarz nie interweniował i to jest bramka. Tym bardziej, że ta przestrzeń pomiędzy nogą a ciałem to była duża. Nie było to kilka centymetrów.